Lega Hero. Illegal Hero. I jak co tydzień? W każdy wtorek o 19 w zasadzie, bo oczywiście zaczynamy z lekkim opóźnieniem. Ostatnio tak pływamy. Ostatnio pływamy. Ale to oczywiście wina naszej uczelni, wszystko zwalamy na nią, ale jesteśmy na posterunkach jak zawsze, a dzisiaj kolejny zespół, który będziemy przesłuchiwać. Dzisiaj jest z nami zespół... Serpent Wings. Chłopaki przyjechali z niedaleka, bo z tego co słyszałem, to dotarli tu tramwajem. Czyli aż z Krakowa. Powiem nawet więcej, że pieszo nam się udało dotrzeć. To już w ogóle na bogatości pełne. Chłopaki mieszkają piętro niżej po prostu. 2 godziny się szukaliśmy na korytarzu, ale jakoś doszło tego, także nie jest źle. Dobra, chłopaki, przedstawcie zespół, przedstawcie się i przedstawcie osoby, których tutaj nie ma. To po kolei, to najpierw co to za zespół? Oczywiście, nazywam się Serpent Wings, jesteśmy z Krakowa, gramy szeroko pojęty melodic death metal i obecny skład to na perkusji nieobecny tutaj Jarosław Budzyk, na basie pan Szczota, czyli Piotr Maślanka. I druga gitara. Ja, Wojtek Pietraszek. I na wokalu ja, Maciej Nosal. Bardzo ładny, bardzo duży zespół. I zapomnieliśmy jeszcze jednego gościa. Gitarzysta drugiego. Aha, drugi gitarzysta, tak. Ale możemy o nim... Michała Tatarczucha. Oczywiście, tak. Michał tak z doskoku się pojawia w zespole, że tak, czyli po prostu niewielki. On jest za mały, zapominałem. No. On jest jak Mojżesz, 1,50 m. I ten... No dobra, w takim razie, chłopaki, kiedy w ogóle powstaliście się, może zacznijmy w ogóle od historii, nie? Najprościej. Jak to się wszystko zaczęło? A to już do Wojtka pytanie. Kto, inaczej, kto był pierwszy? Kto pierwszy wpadł na do głowy, założę taki zespół, że będzie miał skoka tam w blogu? To właściwie ja wpadłem na taki pomysł, no bo grałem już w jednym zespole i sobie pomyślałem, że coś mocniejszego trzeba będzie zagrać, a tam graliśmy heavy metal, więc pomyślałem, że trzeba jakąś miazgę porobić. No i zacząłem szukać ludzi i właśnie zebrałem najpierw właśnie Jarka, który też ze mną tam gra w tym wcześniejszym zespole. I tam po kolei właśnie szukaliśmy. Znaleźliśmy Michała i później to już takie były różne zmiany. A ty jak dołączyłeś do zespołu? Ja dołączyłem po tym, jak poprzedni wokalista, Szymon, odszedł z zespołu. Umarł. To było kiedy? On odszedł w wakacje poprzednie, tak? Zgadza się. I w sumie bardzo oryginalnie, bo przez Gumtree ogłoszenie, tak, całkowicie z głupa, jakoś raz przeglądałem i stwierdziłem, że odpiszę, nic nie stracę na tym. O, sofa, o, lampa, o, wokalista! A to biorę. Spoko. No i przyszedłem na przesłuchanie, okazało się, że były chyba już 2 osoby zainteresowane. Tak, albo więcej nawet. Coś koło tego w każdym razie. Udało mi się przejść przez te niesamowicie ciężkie przesłuchanie i od tego czasu, czyli od października bodajże, tak, gramy razem już. Chcecie jak wygląda przesłuchanie w takim zespole? Bo w sumie często to się pojawia. Czasem się pojawia, że jest ktoś, kto mówi, a byłem przesłuchiwany, ale ja przesłuchanie kojarzę sobie, wiecie, z taką lampą w oczy i tak dalej, także... No coś w tym stylu, ale generalnie to jest tak, że ma się instrument i się wtedy tą lampą świeci, jak już ktoś ma instrument w ręku. Ale właściwie to było tak, że po prostu testowaliśmy po prostu wokalistów różnych. No było w sumie chyba z 2, których tak maglowaliśmy wcześniej. No 2 w sumie. W sumie miało być 2, nawet 3 naraz mieliśmy mieć wokalistów. Tak, ale pierwotna opcja była taka, że będę ja i jeszcze jeden wokalista. Będziemy równocześnie na scenie. Stwierdziliśmy, że może to dać całkiem ciekawy efekt w muzyce. Ale niestety ten drugi wokalista stwierdził, że niestety nie, że on odpada i zostałem tylko ja. Słuchajcie, mam 2 pytania. Aż się boję, bo już uśmiechnąłeś się, więc już wiem, że będzie sprośnie pewnie. Pytanie pierwsze, gdyż byliście nastawieni na wokalistę, gdyż była potrzeba instrumentu. I to w ręce. A pytanie drugie, jakimż to instrumentem posługuje się wokalista? No, głosem, no. Ale to musiał go mieć w ręku. No ma głos jak dzwon po prostu. Aha. Chyba, że tak. I mikrofon. Od czasu do czasu. No dobra, i jak to było dawno? Na jakąś datę macie konkretną? Wiem, że zawsze jest ten problem. Uwaga, konkretna data, dzień. Ale co? No konkretna założenia? Data założenia tak. Kapeli. Aha, to był 10 kwietnia 2010. Wow. Ale tak ustaliliśmy właśnie z Michałem, że to faktycznie było wtedy. Że wtedy miała być próba. Czy to przypadek? Ja to przemilczę. Dobra, słuchajcie. Skrzydła odpadają po prostu.
powiedzcie, czemu akurat Melodic Death? Czemu nie na przykład, nie wiem, Black? A Black czemu, to jest taki miętki. Za dużo blastów. Albo nie, no znaczy, sumie, myślę, że to zależy od preferencji muzycznych w sumie Wojtka, który to założył. Prawdopodobnie. Więc, nie wiem, tak jak wszyscy, którzy grają prawdopodobnie w Melodefie, bardziej mogą się spełniać, bo znają ten gatunek, czują się w nim bardzo dobrze i mogą przez to rozwijać swoją pasję, a gdyby wrzucić ich na jakikolwiek inny gatunek muzyczny, którym powiedzmy no, niezbyt przepadają lub niezbyt się na nim znają, myślę, że by miało to troszkę gorszy efekt niż obecnie. Tak. Albo też Melodef zresztą jest w miarę taki jeszcze do odbioru przez takich zwykłych, można powiedzieć, zjadaczy chleba. I tam te melodie właśnie to, można powiedzieć, trochę przyciągają, wpadają w pamięć, a na przykład w Blacku tam jest tylko napieprzanie w kółko. No czy wiesz, jak jedziesz autobusem i w głowie masz no to coś się dzieje, nie? Ale słyszałem, może to będzie, albo nie, to do tego przejdziemy później, co bym tak spoilerował. To w takim razie inaczej, dlaczego taka nazwa? Dlaczego? Może jakaś historia związana z tą nazwą? Czy to z logo na przykład. Właśnie chyba nie za bardzo, właśnie myślałem o tym, ale po prostu nazwa była wymyślona po prostu, była burza mózgów, no i jakoś tak wyszło jakieś Wings, no to jakieś czyje skrzydła, no to wyszło jakiś serpent, no i wyszło serpent Wings, a miało być w sumie... No właśnie, mieliście jakieś inne propozycje, które zostały odrzucone? Miał być na przykład Shadow Sky, miał być taki pierwotny, ale takie jakoś nie pasowało wszystkim, więc zaczęliśmy wtedy kombinować na próbie i tak wyszło. Czyli, że nie było takiego bodźca, nie wiem, idziecie ulicą i nagle... Ale laska! Tak się, nazwiemy nią nasz zespół. Będziesz nazywał Betty. Betty Benz. Nie, niestety, nic takiego. Żadnego pioruna nie było, nie wtrafił w nas. No dobra, w takim razie zobaczmy, co ten piorun trafił. O Boż. Tak, po prostu zobaczymy, co tam w sumie nagraliście. To może niech sobie nasi goście wybiorą, który kawałek chcieliby usłyszeć w radiu. Warto by dodać, że to jest premierowe tak naprawdę odsłuchanie tej epki. O, to tym bardziej nie. Bo ona jeszcze obecnie nie jest wydana, pracujemy nad dokładką, więc to dla wielu słuchaczy będzie zdecydowanie pierwsze możliwość usłyszenia tego, co nagraliśmy. Absolutna premiera w studenckim Radiu Fridge, a kawałek, który chcecie, żebyśmy wam zagrali, to będzie kawałek... Pierwszy, Red Sky, oni mają taką... Tak, taka nazwa, okay. Więc... taką Uf, mają tak chęć, ja widziałem w oczach, że właśnie to chcesz, żeby puścić. Dobra, w takim razie premierowo w Radiu Fridge, oczywiście zaraz po dżinglu, bo nie wybaczyłbym sobie niepuszczenia go, premierowo w Radiu Fridge Red Sky. Piszcie na Facebooku. The sky turns blood red. It comes from the abyss. Limitless creation, purpose in the mix. Enemies terrorizing the baddest. Take you out my one, put me in the pain. Fisting on the rapidly. You're looking at me, you're waiting for death. Begging for a final stroke. Your eyes fade away. Your heart starts beating. Your mind lost control. Take you out my one, put me in the pain, fisting on the rapidly. You're looking at me, you're waiting for death, begging for a final stroke. Your eyes fade away, your heart starts beating, your mind lost control. Your mind lost control.
To teraz mamy przejść. Mój ty Boże! Jego ty Boże! I już wracamy po przerwie muzycznej. Mam nadzieję, że podobała wam się ta muza tak samo, jak podobała się nam. Ja od razu kieruję swoje pytanie do wokalisty. Powiem ci, że bardzo miło słucha się twojego growlu, bo przynajmniej wiem, o czym growlujesz. I to jest pozytywne. To się czasami nie zdarza. To jest bardzo pozytywne i bardzo mi się to podoba. I właśnie moje pytanie czysto techniczne. Jak ty się tego growlu uczyłeś? Czy to było tak, że po prostu stwierdziłeś, że tak to będziesz robił i pach? Wiesz, lustro, szczotkanie. Tak jak większość ludzi, którzy zaczynała w tym kierunku muzycznym iść, wokalnym, zaczynało się przy kompie, siedzenie, słuchanie jakichś kawałków, wiadomo, tam pod nosem wyliczenie sobie. Potem zacząłem patrzeć na sprzęt jakiś muzyczny, kupiłem sobie pierwszy mikrofon, zasiadłem w garażu i zacząłem to robić. Potem oglądałem jakieś filmiki instruktażowe oczywiście, żeby złapać właściwą technikę, bo jednak jeśli ktoś próbuje to robić i nie ma odpowiedniej techniki, może sobie całkowicie zadrzeć gardło i przyniesie mu to dużo, dużo negatywnych raczej rzeczy. Więc tak, zaczęło się od siedzenia w garażu, próbowania najpierw czystego growlu i od razu nastawiałem dużą presję na artykulację, żeby było wiadomo, co się dzieje w tej muzyce, jakie są słowa, a nie, żeby nie brzmiało to po prostu jednolicie, tak jak można tu usłyszeć u, wydaje mi się, wielu wokalistów. I potem zacząłem przechodzić do innych technik, zacząłem uczyć się screamów, fry wokali, false chordów i tak dalej. Więc gdy już uwierzyłem w to, że mój warsztat muzyczny jest powiedzmy w miarę zaspokajający, jeśli chodzi o melodew, zacząłem szukać sobie właśnie kapel, do których mógłbym dołączyć. Ale jak się tego uczyłeś, no to na początku pewnie to dźwięki, które wydobywałeś z siebie, pewnie nie były zbyt fajne dla ucha, więc co na to rodzina na przykład? Siedziałeś w tym garażu i nagle pukałem, Boże, co ty tam, żyjesz? No na pewno to był dla nich duży przeskok. Łamisz się, wypluj to dziecko drogie. No był to dla nich ogromny przeskok, bo w momencie jak rodzina zobaczyła, że mam mikrofon, myślała, że wrócę do tego, co robiłem dawniej, a dawniej przez 6 lat śpiewałem w chórze kościelnym. No to i tak miałeś. Także jak usłyszeli pierwsze dźwięki dochodzące z garażu, byli tacy, no myśleli, że tam jakieś opętanie się dzieje na pewno. Ale tak, no w pewnym czasie doszło do nich, że faktycznie to jest jakaś metoda na wokalowanie i tak dalej, więc nie było większych problemów z tym, żeby kontynuować to, co lubię i to, co chcę robić. Czyli, że ogólnie przyjęli to, no ale przyjęli to. Tak, okay. Tak, nie było problemu. Nie ma tam, jeszcze raz pójdziesz na ten koncert, jeszcze raz zaśpiewasz, normalnie zobaczysz, ty szatanie mamy, zobaczysz, babcia ci już nie da dychy, koniec, skończyło się. Nie, żadnych problemów, bardzo lajtowe podejście. To jest wasza epka. Tak, zgadza się, druga audycja. Blood Red Sky. Blood Red Sky, zgadza tak, się. Tak, tak się nazywa w pełni. Zresztą piosenka też się tak nazywa, w pełni. Ja sobie skróciłem, a co się będę. To jest wasza pierwsza epka. To jest nasza druga epka. Druga epka? Zgadza się. A co było na pierwszej? Na pierwszej nie było mnie, więc może Wojtek opowie. Na pierwszej były tak też 3 kawałki. Nie wysilamy się za bardzo. Pod tytułem była Depression i był tam oczywiście utwór Depression. Zaskakująco. Zaskakująco, niespodzianka była wielka. Tam jeszcze Judgment Day był i Pain. No to właśnie te 3 kawałki. Wydaliśmy ją chyba, to był 2011? Jakoś tak, już nawet nie pamiętam jak to było, czy 2010, no mniejsza z tym. W każdym razie była to jako pierwsza epeczka. A ta epka, którą właśnie teraz przesłuchujemy, jeszcze nie ma, nie można... Nie... Materialnej epka, jako materialna epka jeszcze nie istnieje, także pracujemy obecnie nad układką. A jakaś data premiery? Coś już wiecie? No chcielibyśmy jak najszybciej oczywiście i też już dużo fanów wyczekuje tej epki i pyta się na koncertach o nią, no ale no niestety nie możemy dokładnej daty jeszcze ustalić. Właściwie to dzisiaj było. Dzisiaj była taka przedpremiera. Tak. No bo dobra, ale słuchajcie, no nagrywacie tą epkę, oczywiście będzie można kupić, prawda? Tak, jasne.
Więc moje pytanie tylko brzmi tak. Tylko w dobrych sklepach muzycznych, pamiętaj. Tak, tylko w dobrych, oczywiście, oczywiście. Więc moje pytanie brzmi tak. Czy wy myślicie, że z muzyki dzisiaj w Polsce da się wyżyć? Czy chcielibyście żyć z muzyki? Oczywiście, że się da wyżyć, ale nie z takiej, jaką my reprezentujemy, mi się wydaje. Pewnie tak. No ale czyli co? Czyli sami skazujecie się na to, że nie będziecie zarabiać z muzyki? Będziecie to traktować jako hobby? Czy nie nastawiamy się chyba po prostu, że będziemy zarabiać. Niektórzy tak właśnie zakładają zespół i mówią, że no za parę lat to będę zarabiać i będę mieć fajnie. No a to właściwie no sam gram w sumie 8 lat w zespołach i to widzę, że to tak średnio to z tego można zarabiać. No prawda jest taka, że za koncert dostaje się stówkę do 200, więc wraca się za transport i za jakieś piwko. Epkę, no nie można wygórować za bardzo ceny, wiadomo, ona nie zejdzie. Więc nawet jak się daje taki mały nakład, jak my mamy, który będzie chyba 250 do 300 kopii, będzie tej epki wydane. No jak wygórujemy sobie za bardzo cenę, to ludzie nie będą tego chcieli kupować zbytnio na pewno. A chodzi nam o to, żeby nie brać z tego pieniędzy, tylko żeby dotrzeć do ludzi, żeby mieć jak najwięcej ludzi, którzy zobaczą plakat, nazwę Serpent Wings i wow, okej, kiedy jest, idziemy, zbieram znajomych i będzie fajnie, więc nie, nigdy nie chodziło o pieniądze i raczej nigdy nie będzie chodzić. Epka jest taką bardziej formą reklamy, przynajmniej oczywiście, w tej chwili, jasne. Nie? No i spełnienia się oczywiście. Spełnienia, jak najbardziej. Zawsze no to już płyta. Jeśli już mówimy o graniu, tak powiedziałeś przed chwilą, że coś tam, koncerty i tak dalej, słyszałem, że macie sporą grupę ludzi na koncertach. Tak? Coś mi tu powiedzieli chłopaki tydzień temu z zespołu, dzisiaj tu też okazało się, że ktoś was zna od nas z radia. Byłem zaskoczony. Myślałem, że tylko ja jestem taki do przodu. I w takim razie chciałem się zapytać, jak to jest? Czy wy macie jakieś swoje stałe groupies? Albo coś w tym stylu? Jest, tak, jest grupka fanów, którzy są na każdym koncercie. Gdziekolwiek gramy, jakkolwiek gramy, oni zawsze są. I zawsze my, jeśli gramy w Krakowie, zawsze jest grupka kilkunastu przynajmniej osób pod sceną, których widać w naszych koszulkach. I my naprawdę, nasi fani są niesamowici. Może nie jest jakoś masa ogromna i tak dalej, ale naprawdę możemy na nich zawsze liczyć. I ostatnio byliśmy naprawdę rozwalili na kawałki przez jednego z naszych fanów, który w dzień koncertu ostatniego, to była ostatnia sobota, wytatuował sobie na ramieniu nasze logo. Także to już było takie naprawdę wow. Jest dobrze, jest naprawdę świetnie. Skoro fani są zdolni do czegoś takiego, to jest już naprawdę dobrze, znaczy, że się podoba komuś to, co robimy naprawdę. Słuchajcie, jak się czujecie jako ludzie, którzy no właśnie, zaczynają mieć fanów i to takich naprawdę fanów? No świetnie, czujemy, że to, co robimy, dochodzi do ludzi i że jest motywacja coraz większa do tego, żeby kontynuować to, żeby pisać nowe numery, żeby dalej jeździć do miast, wyjeżdżać poza Kraków, żeby grać te koncerty i żeby docierać do coraz to nowych ludzi. A ty, Wojtek? No właśnie też tak uważam właśnie, że... Bo to, słuchajcie, no bo tu już mówimy o jakiejś skali sławy. No ja bym na to nie patrzył, chłopaki, nie? Pojawiają się, jeśli pojawia się grupa ludzi, którzy was naprawdę chcą was słuchać i tak dalej, no to ja uważam, że musimy zacząć mówić o jakiejś rodzaju sławie. No tam może tak nie patrzymy na to, no bo to wiadomo, to... Autografy na cyckach. No zdarzają się, ale to rzadko. O tym jeszcze będzie później. Ej, odnotowałem. To będzie później. No ale to też no jest wielka frajda, że ludzie po prostu na przykład na ulicy nawet jacyś znajomi mówią, że kiedy gramy albo się dopytują, no to jest bardzo fajne. Ja na przykład uczę grać i na gitarze właśnie, no z tego się też utrzymuję, no i właściwie wszyscy moi uczniowie po prostu podziwiają nas i w ogóle chwalą się w szkołach, że tu jest taki master, który gra w Serpent Wings, no i to jest po prostu mega podnieta. Tym bardziej to się rozsiewa też właśnie po tych szkołach, to jest fajny nawet patent, że po prostu dzieciaki sobie nawzajem rozsyłają informacje o zespole, który jest fajny, jeszcze się przy okazji uczył gościa, który tam gra, więc tak samo nas perkusista też uczy grać na perkusji, no i właśnie też na takiej samej zasadzie to działa chyba, takie rozsiewanie. No ale to mówicie, że taka sława, ale czy tak jesteście ciepło przyjmowani tylko w Krakowie, czy jak jedziecie gdzieś dalej? Nie, to mamy też drugie miasto, gdzie podobno jesteśmy naprawdę ciepło przyjmowani. Mi się jeszcze tam nie udało zagrać, więc może Wojtek. To jest moje rodzinne miasto, co prawda. Tylko że akurat tam z tych osób, które ja znam, to tam mało kto przychodzi, więc właściwie można powiedzieć, to nie ma związku z tym, że ja tam akurat mieszkałem, ale tam mieliśmy chyba najwięcej osób na koncercie, na przykład 200 osób tam było za pierwszym razem, w ogóle ten ściana śmierci, którą to robili na koncercie, to było
było genialne. No w Krakowie tak ludzie się nie bawią jak tam, nawet walca talczyli podczas naszego grania, a w Krakowie to jest jakoś tak trochę sztywniej, no. Oczywiście nie chcę ujmować tym osobom, które przychodzą i się bawią na naszych koncertach tu w Krakowie, ale inaczej to wygląda w małej miejscowości, więc to chyba warto sobie tak powyjeżdżać właśnie takie zadupia i się pobawić tam. Inaczej tam ludzie nie mają co robić, więc przychodzą jak ktoś gra. Wspominałeś, że uczysz grać na gitarze. Czy ty masz jakieś wykształcenie muzyczne? Skończyłeś szkołę muzyczną? Chodziłem do takiej jednej, ale nie skończyłem do końca. Do szkoły jazzu tutaj w Krakowie, ale jakoś za jazzem nie przepadam, długo grać tego nie mogę, nie jestem w stanie, więc chyba dlatego przerwałem. No ale właśnie tydzień temu mieliśmy zespół, ja zadałem im pytanie, czy szkoła muzyczna jakoś pomaga w graniu i oni mi powiedzieli, że nie. W pewnym sensie ogranicza. No właśnie, jakie ty masz na to zdanie? Znaczy, no ja też tak uważam, no zależy, która szkoła muzyczna, bo jeśli chodzi o ten pierwszy stopień czy drugi, to ja na przykład uczę też osoby, które są po drugim stopniu muzycznym czy po pierwszym, no i widzę, że oni właściwie z tej muzyki niewiele mają jakieś korzyści, no tyle, że mają pewnie na papierku jakieś świadectwo. A tak jak na przykład pytam się jakieś interwały czy jakieś skale, to nie wiedzą nawet o co chodzi. Więc je widać, że to samo mówi za siebie. A wasz perkusista? Bo też uczy. Uczy, ale on z tego co wiem nie jest po żadnej szkole. On tak samo można powiedzieć właśnie... Po prostu ma zdolności, które wykorzystuje w ten sposób. No też tak w ten sposób. No to może skoro tak mówimy o tych szkołach muzycznych, to może kolejne z serii moich ulubionych pytań, Arturze, jak myślisz? To już jest ta pora, żeby mi zadać. Proszę, już jedną przed chwilą zadałeś, widziałem twoją minę, że je zadasz, także kontynuuj. Dobrze, to kontynuuję. Ja mam tak zawsze, że o pewnej godzinie zadaję pytanie o sam proces twórczy, który mnie zawsze bardzo interesuje. Czekajcie, jest 19:24, czas na pytanie. Czas na pytanie, Artura. Powiedzcie... Pierwszy z serii pytań. Jak to u was jest, że najpierw jest tekst, a potem jest muzyka, czy odwrotnie? Nie, odwrotnie. To już w sumie jest zawsze jeden gitarzysta, bo Wojtek albo Michał mają jakiś pomysł. Przenoszą go na próbę. W sumie ty, Wojtek, na bieżąco przynoszą gitarzystę? Czy... tak, to sami się przynosimy, tak. A, stój, graj, teraz będziesz grał. Wieście go, koledzy. Jeszcze zwykle z browarkiem, żeby było lepiej się myślało, ale jednym. No i to właśnie tak wygląda, że no zwykle jest tak, że no spotykamy się wszyscy, no to tam właściwie pierwsza rzecz, co możemy robić, to używać tych instrumentów, które tam przynosimy, prawda? Więc bierzemy je do ręki, no i po prostu sobie gramy. No i oczywiście coś... mowa jest cały czas o gitarach. Tak. I o pałkach perkusyjnych, tak. Także po prostu my sobie tam coś plumkamy, a tekst wychodzi zawsze później, bo trzeba sobie przemyśleć, no. Wymyślili coś miażdżącego, no to trzeba pewnie sobie, zaraz Maciuś pewnie powie, trzeba sobie pewnie coś wymyślić. Ja w każdym razie, jak pisałem ja teksty. Znaczy, ja robię to na zasadzie, że jak już jest zalążek jakiegoś kawałka, staram sobie dopasować, co bym gdzie chciał. Nie jakieś słowa oczywiście i tak dalej, ale jakie frazy, gdzie bym chciał po prostu powrzucać. I zawsze mam jakiś tam tekst roboczy, jakiś poprzedni tekst, kawałka czy tak dalej, którego próbuję po prostu tam wplątywać. Zapisuję sobie w którym miejscu, w której frazie, ile chcę sylab, jaką chcę długość tych screamów i tak dalej. I do tego próbuję się dopasowywać jakoś tekst, bo napisanie na sucho tekstu i potem dopasowywanie do kawałka jest często, kończy się strasznym obcinaniem tekstu, potem on nie ma sensu, albo próbowanie go wciskać na hama. Co już niszczy cały kawałek, całą inwencję. Czyli rozumiem, że teksty piszesz ty jako wokalista. Tak, zgadza się. A wcześniej było tak, że gitarzysta też tam swoje dwa grosze dorzucał. Z tych chyba tam pierwszych utworów, tam z tego co pamiętam, chyba trzy utwory to są właśnie z moimi tekstami. Więc to też tam pisałem, na spółkę z Szymonem byłem wokalistą. No i też coś to się orientuje. Tylko ja na przykład robiłem najpierw tak, że miałem tekst i do niego się już wymyślało utwór, albo po prostu wymyślaliśmy utwór, no to ja mówiłem, no miałem jakiś tekst, no to go wciskaliśmy. I sprawa załatwiona. Usłyszeliśmy przed chwilą wasz kawałek i tam growlowałeś po angielsku. Czy reszta też jest po angielsku? Macie coś po polsku? Mamy jeden cover po polsku, tak, zgadza się. Ale to jest cover naszego pięknego polskiego kompozytora Piotra Rubika pod tytułem To nie jest miłość. Także tak, to jest nas jedny kawałek, który jest po polsku. Piękny utwór. A macie go tutaj? Usłyszymy go? Nie, on nie jest nagrany. Jeszcze nie dostał się do tych elitarnych, nagranych kawałków. Więc nie. Na koncertach tak, na koncertach często jest na koniec grany jako taki bis, bo ludzie zaczynają klaskać ten rytm do tego, więc zwykle na tej zasadzie wychodzi ten kawałek, ale nie jest zresztą do tej pory nagrany, może na jakimś long playu kiedyś uda się go wcisnąć. A dlaczego po angielsku, dlaczego nie po polsku? Właśnie, ostatnio też trafiłem się z tym pytaniem gdzieś na internecie i tak szczerze mówiąc to nie wiem. Bardzo utarły się angielskie teksty tak naprawdę w polskim metalu, bo
Chyba, że patrzeć na polską scenę hardkorową, typu Frontce i tak dalej, którzy mają tylko polskie teksty. Ale cała elita w sumie polskiego metalu ma wszystko po angielsku i ostatnio zacząłem się zastanawiać dlaczego. W sumie ja czemu... No mów, dawaj. Ja myślałem właśnie na tym, po prostu otwieramy sobie bardziej jakby drogę na świat, no bo kto tam słucha po polsku, nie w Stanach, kto tam słucha Polaków śpiewających po polsku? Nie wiem, na przykład Hunter, załóżmy, też wydawał na przykład płyty po polsku i po angielsku, no żeby dotrzeć do Polski, dla tej grupy naszej polskiej i do całego świata, więc myślę, że jak my śpiewamy po angielsku, to można powiedzieć, że sobie już otwieramy drogę w jakiś sposób na zagranicę. Ale czy nie zamykacie sobie drogi na Polskę w takim chyba wypadku? Chyba nie, myślę, że nie. Wszystko, właściwie wszystkie gwiazdy takie naprawdę mega popularne właśnie śpiewają po angielsku, no i my właściwie nie będziemy od nich odstawać pod tym względem, tak myślę. Słuchajcie, uważacie, że bycie popularnym to jest to tak zwana komercha? Czy już się sprzedajecie? Znaczy, to jest pytanie kierowane do nas jako do zespołu, że tak. My się sprzedajemy? Tak, czy wy uważacie, że jesteś zespołem, który... Bo jest wiele osób, które mówi, bo oni biorą za to kasę, bo coś tam, to oni są komercyjni. Właśnie, czy waszym zdaniem, czy to jest zazdrość? Na przykład my teraz dajmy na to, ja dam przykład, nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale na przykład dajmy na to, że Nergal robi muzykę, przy której po prostu robi na niej potężną kasę, nie? Powiedzmy sobie szczerze. I teraz ktoś powie, on się sprzedał, bo on to robi za grubą kasę. A w Polsce pojęcie komercji i tak dalej jest strasznie zwichrowane, jest masakrycznie zwichrowane, bo ktokolwiek robi na czymś pieniądze i staje się popularny, od razu jest komercyjny. Jak na kogoś koncerty przychodzą 2-3 osoby i grupa sprzedaje 2-3 płytki, to jest wszystko fajnie, bo oni są undergroundowi i można ich słuchać. Nie zarabiają na tym. I nie zarabiają na tym oczywiście, więc wydaje mi się, że to pojęcie jest strasznie złamane, jeśli chodzi o Polskę. I nie uważam, że zespoły typu Behemoth, czy Vader, czy Decapitated, powiedzmy ta trójka polska, w jakikolwiek sposób się sprzedają. Robią to, co robią, robią to dobrze, dlatego są popularne, dlatego na tym zarabiają pieniądze. Więc myślę, że tutaj tkwi sedno tego wszystkiego. No ale dobra, ale odwróćmy teraz sytuację na przykład tak, że gracie jakiś koncert, po koncercie przychodzi do was jakiś tam menadżer i mówi, słuchajcie chłopaki, gracie super, ja was biorę, tylko że ja tam będę wam ingerował na przykład w muzykę, że tutaj mi się ten riff nie podoba, to go wywalamy, a wy sobie tam dalej grajcie, albo który ingerowałby w wasze brzmienie, zgodzilibyście się na coś takiego? Zależy, ile by nam dał za to. O, to jest pierwszy raz pojawia się odpowiedź. Pierwszy raz pojawia się konkretna odpowiedź. Zależy, ile by dał za te drobne zmiany w riffach. Jeśli nic, no to nie. Ale to jest wiadome. Dobre pytanie, w sumie się nie zastanawialiśmy chyba nad tym. No w sumie zależy, jak dogłębna byłaby ta interwencja w naszą muzykę, to też jest ważna sprawa. Znaczy, nie taka, że na przykład gracie Melodic Death, on nagle mówi wam, zagrajcie mi coś rockowego albo hard rocka mi zagrajcie, bo to się sprzeda. My po podpisaniu umowy to chyba już byśmy nic nie mogli zrobić. Ale nie, ja przynajmniej nie lubię, jak interweniuje ktoś w to, co tworzy. Chyba, że długość utworu na przykład, bo takie ogólnie puszczane w telewizji kawałki mają po 3-4 minuty. No faktycznie, jak mam 7 minut, to faktycznie, jeśli on powie, że na przykład skrócić do 3 albo 4, no to już jeszcze jest zrozumiałe, nie? To właściwie w kompozycję się nie wcina, to jedynie można, nie wiem, zwrotkę urwać, albo... No, solówki nie, ale zwrotkę, albo refren. No. Dzięki. No, instrumentalnie, po co wokalizm? Przecież chodzi o muzykę. Dokładnie. Dobra, w takim razie macie tutaj, właśnie ja byłem zaskoczony, jak odebrałem od was muzykę, gdyż pojawiło się na niej Somebody. Somebody That, prawda, Gotiego. Panowie, wytłumaczcie się z tego, zanim to puszczę, zanim wszyscy będą myśleli, że puszczam Somebody, no bo mam nadzieję, że to nie jest oryginał. Nie, oczywiście to nie jest oryginał. To w sumie powstało przed moim przyjściem, więc może... Wojtek, czemu? Nie wiem, mam ciemną plamę. To było chyba dlatego, że wszędzie nas gwałcili, gdzie się nie pojawiłem. Czy to mają? To instrumenty tu gwałcą. Ale to uszy. Dzieje się u was, dzieje. Tak przez uszy, że tak to się mówi, za Gombrowiczem pójdę. Gwałcili nas w różnych galeriach po prostu. No właśnie tą piosenką, no gdzie się nie pojawiliśmy, to było słychać. No i w pewnym momencie chyba Szymon, który z nami właśnie wtedy śpiewał, to on powiedział, żebyśmy to zagrali, no bo fajny motyw, fajnie można to przerobić i nawet mieliśmy zrobić teledysk, gdzie tam on miał być wymalowany, ale to nie przeszło na szczęście. Tak jak w oryginale to miało być. No i chyba to tak powstało, no bo chwytliwy utwór, który wszyscy znają, no i po prostu na tym mają polegać chyba te covery, bo to takie jakby, jak to się mówi, trollowe covery, to się
spotkałem z taką nazwą, że po prostu, żeby no, zachęcić ludzi do posłuchania, tak samo ten Rubik. No. Najpierw wszyscy się śmiali, że coś takiego gramy i wytykali palcami, jak nawet powiedzieliśmy tytuł tej piosenki, a później na koncertach tylko klaszczą i drą się, że czemu nie zagraliśmy na przykład, albo że jeszcze Rubik ma być, no a my już chcemy schodzić ze sceny. Ale ogólnie jesteście zwolennikami coverów, czy raczej uważacie, że to można sobie tak raz na jakiś czas pozwolić, ale bez przesady, grajmy swoją muzykę? Znaczy, według mnie covery mają sens, jeśli dochodzi do tego jakaś własna aranżacja, jeśli gramy melodę i zagramy cover jakiegoś innego kapeli, jakiejś innej kapeli melodyfowej, tak samo jak oni grali, z takimi samymi solówkami, tak samo utarte, z takim samym tempie, według mnie to nie ma zbytniego sensu. Jeśli do kawałka dochodzi jakaś aranżacja, zwłaszcza jak on jest w jakimś innym stylu w ogóle muzycznym napisany, tak jak na przykład Gotye, który jest powiedzmy tam popowy, no to ma jakiś większy sens, bo wchodzi w to jakiejkolwiek inwencja twórcza, a odgrywanie nutka w nutkę innego kawałka, czy to jest ma jakiś sens? Nie wiem. Chyba, że coś znanego, to jedynie, to chyba tylko ma polegać na przyciągnięciu po prostu słuchacza, no jak ktoś przyjdzie na nasz koncert, po nazwie się w ogóle, no widzi jakiś zespół dziwny, a usłyszy znany numer, no to od razu zareaguje bardziej niż jak słuchając naszej własnej muzyki. A nie domagają się, żebyście malowali ciało i ściany w czasie koncertu? Nie, jeszcze nie. A więc proszę Państwa, gwałceni we wszystkich galeriach przez uszy. Instrumentami różnymi. Serpent Rings w kawałku, w coverze Gotiego, oczywiście wcześniej jak zawsze. One, two, pitch, you know, drink. Drink? Za dam drink. Najlepszy drink świata. Szklanka z wódką. Wow, you guys have amazing napoje. Somebody that you don't know.
Na Facebooku. Słuchajcie, opaki, jeśli już mówimy o graniu i tak dalej, no to musimy wspomnieć ogólnie o waszych koncertach. Mówiłem tam o coś o waszych grupis i tak dalej. Tak w sumie tak podchodzimy do tego tematu i się odsuwamy. Więc nadeszła ta pora, dzisiaj teraz o tym będziemy rozmawiać. Tak, właśnie w tym momencie. Zacznijmy od tego. Z kim do tej pory graliście? Czy jest jakiś taki, jest jakaś kapela, z którą gracie często? O to nam chodzi. Albo jakaś taka duża kapela, z którą zdarzyło wam się gdzieś tam... Albo którą bardzo dobrze wspominacie na przykład. Bardzo fajnie grało się ostatnio z Made of Fate i Lost Bone. W sobotę. To był... Tak, miesiąc, nie, to nie było. Tą sobotę graliśmy z D-Hate'ami z Ukrainy. A dwa miesiące temu bodajże graliśmy właśnie z Made of Fate, warszawską kapelą, tak samo jak i Lost Bone. To był bardzo fajny koncert, dość znane kapele, już po dwóch longplayach wydanych, bardzo, bardzo fajna sprawa. Tak samo chyba Forgotten Souls z Krakowa na przykład, z nimi często graliśmy, w sumie nie wiem, chyba z 5 koncertów albo 6 nawet, też chyba oni tam 3 płyty mają wydane longplaye, więc z nimi było chyba najfajniej. A tak to z taki jakiś duży zespoły, to chyba jeszcze na razie nie mieliśmy okazji, albo nie przypominam sobie w tym momencie, a konkretnych koncertów było chyba 30, więc nie mogło mi umknąć jakoś. A gdybyście mieli... Macie teraz, możecie puścić wodze swojej fantazji, gdybyście mieli powiedzieć nam, jaka byłaby wasza wymarzona trasa. Możecie zespoły wasze ulubione, z kim chcielibyście zagrać na jednej scenie i dlaczego? No z Karkasem. Karkas, zdecydowanie, tak. To jest kapela, która... przynajmniej ja oczywiście mówię za siebie. To jest kapela, która rozpoczęła ten gatunek w 93 roku albumem Hard Work. To był pierwszy album melodefowy, jaki wyszedł na świecie. Kapela z Liverpoolu, która wróciła po 12 latach nieobecności w 2008 roku. Od tego czasu zagrała tylko 4 koncerty, przepraszam, więc no, z nimi zagrać jest naprawdę niesamowitą rzeczą byłoby. Więc tak, obojętnie gdzie, byleby z nimi, to już by spełniło moje wszystkie marzenia. Dobra, ale to jest zagraniczna Polski? Polski? No z Rubikiem byłoby fajnie. Zagrać jego kawałek razem z nim. Właśnie, z orkiestrą całą. Tam po nim, po jego występie. O, to było świetne. Nie wiem, z polskich, na pewno fenomenalnie byłoby zagrać z takimi... No dokładnie. No wiadomo, pewnie tak jak każdy fan fantastycznie byłby zagrać z takimi markami jak Decapitated, czy Wezania, czy Hate. Metallica jest bardzo polska. A to jest spokojnie. To Artur będzie dzwonił po programie, on ma w takim Metallicy, on już zaraz zapisze, zaraz zadzwonię. Fajnie. Z Metallicą, tak? Tak. Taki mało znany zespół. Jeszcze taki jest I'm Main, taki jest zespół jeszcze. Za miesiąc mamy termin, jakbyś tam wrzucił. Rodzicie za miesiąc? Dobra. Tak. Właśnie, kiedy urodzicie całą płytę? Panowie. Żeby to nie była epka. Longplaya. Bo gracie, kawałków macie właśnie, trochę. Tak, zgadza się. I tak właśnie ostatnio gadałem z Wojtkiem o tym. Tak? Bo gadaliśmy, znaczy, byłeś trzeźwy. Pan, bez ciebie. Gadaliśmy, znaczy, jeśli dobrze pamiętam, to chyba zastanawialiśmy się nad tym, żeby mieć więcej kawałków, żeby móc wybrać na Longplaya z 10. No, mamy na razie swoich, nie wiem, chyba 11? Ile to coś koło tego, 11-12. No właśnie, i na Longplaya by weszły wszystkie, więc właściwie i te gorsze, i te lepsze. No więc dlatego myśleliśmy, jakbyśmy mieli 20 już normalnie kawałków, to byśmy mogli wybrać. Panowie, musicie dorobić tych lepszych. No właśnie. To instrumenty w dłoni, jazda! W ogóle nie wiem, po co te gorsze robiliście, zacznijmy od tego. Też, no właśnie, nie wiem, jakoś tak wyszło, po pijaku. No tak, artyści. No dobra, a z jakich okazji, czy najczęściej gracie po prostu, jak to mówią, piątek, sobota, bo jest impreza, nie? Ale zdarzyło wam się grać z jakiejś konkretnej okazji? Konkretna okazja, w sumie tu jest warto wspomnieć o tym, co będzie za niedługo się działo, bo 11 maja gramy na Grodzkiej, na trzecie urodziny, tak, zgadza się? Trzecie urodziny naszego zespołu. Także... Na ulicy Grodzkiej? Tak, na ulicy, to jest... Znaczy, klub się nazywa Grodzka 42, tak? Hard Rock Club, coś w tym stylu.
każdym razie tak, zapraszamy od razu wszystkich. Wstęp jest za friko, będą konkursy, będzie tak, dużo się działo. Będzie piwo tam jakieś. Tak, wszystko będzie, tak. Także to będzie w sumie pierwszy jakiś koncert, który ma jakieś przesłanie pod tym, że gramy. A ogólnie było tak, że ktoś napisał, była jakaś akcja albo jakaś kapela startowała z trasą, więc dołączaliśmy się do nich. Zwykle w ten sposób to działa. Przypomnij jeszcze raz, kiedy ten koncert urodzinowy? 11 maja, zgadza się? Mhm. Tak. 11 maja, więc Arturze, musimy się tam stawić. Z kamerą. Zapraszamy. Tak, możemy z kamerą? Jasne. Nie. Widzimy was, a co? To skoro jesteśmy przy koncertach, to odbieram twoją brochę, bo wiem, że ty bardzo lubisz gadać o wpadkach różnych. Tak? Nie? Wyjdź, dobra? Dobra? Nie, dlaczego? Wpadki. Czy przypominacie sobie jakąś spektakularną, taką masakryczną wpadkę, która zdarzyła wam się na koncercie? Masakryczną... Czy wiem? Spadł, wywalił się. O, w sumie a propos tego, ja na koncertach jestem dość mobilny. Nie. To po. Tak, także jestem dość mobilny, nie lubię stać tylko na scenie z mikrofonem. Specjalnie w tym celu sprawiłem sobie nawet bezprzewodowy ostatnio. Więc lubię wskakiwać w jakiś moshpit, w ludzi i tak dalej, skakać razem z nimi, między nimi się gdzieś tam przesuwać i tak dalej. No i ostatnio tak zrobiłem i niestety wylądowałem na podłodze, poobijany lekko. Ktoś mnie tam podniósł, popchnął na scenę z powrotem i taki jeszcze lekko oszumaniony zacząłem dalej wokalować. Czyli to je tak robił. Dzieje. Kiedy i wokalistka tak wychodzi w tłumy. Kto? Czyli to je. No dobra. Okej. Okay. Taki zespół, nie ma. Dobrze. Dobra, chłopaki, a czy z tym, że myślcie o tymi wpadkami, bo będziemy was dalej. Tak. Czy z tym, że gracie w kapeli i tak dalej, czy z tym się wiąże jakieś takie, no Sławie mówiliśmy, ale chodzi mi o takie większe zainteresowanie wśród waszych znajomych, jakichś tam bliskich, chodzi mi o takich ludzi, wiecie, taka sytuacja, kiedy był ktoś, kto tak, no znam go i tyle, a teraz to o, ja bym z nim na piwo, to co tydzień chodzi. No to chyba nie, to zależy chyba kto z tych znajomych co słucha, no część osób jest takich, że w ogóle tej muzyki nie słuchają, więc właściwie olewają, można powiedzieć, a nawet się jakoś nie interesują, no chyba, że zaprosimy na Facebooku, to powiedzą, że i tak nie przyjdą. A jak jest z płcią piękną? O właśnie, no tak jak kiedyś to pięknie powiedział wokalista Overkilla, zadał pytanie ludziom, co ma 4000 nóg i 2 cycki? Koncert Overkilla i właśnie w sumie podobnie jest u nas, że jest troszkę, no, 4 cycki i jest 20 gości, mniej więcej. Sporo było dziewczyn. Tak? Nie zauważyłem. On tam wypatrzył. Może to był taki gruby facet, wiesz? Może. W sumie długie włosy, można się pomyć. No ale nie masz tak, że... Bo ogólnie utarło się tak, że wokaliści mają większe branie. Myślałem, że go zapytasz o grubych facetów. Nie, tak. Arturze, o twoich fantazjach może porozmawiamy później. Jak to jest? Czy kobiety lecą na wokalistów? Miałeś coś takiego? Znaczy, tak, nie. Pozdrawiam moją dziewczynę. Nigdy nie było nic takiego. Tak. Nie. Znaczy... No wiadomo, ja też zdarzyło nie się, zdarzyło odetnij się. Odetnij mu mikrofon. A, nie. Przepytamy gitarzystę. Znaczy zdarzało się, że podchodziły oczywiście coś tam ten, tak? Ale no nie, no było. Do mnie nie, kurde. O, biedny, a ty masz żonę już w ogóle, to wiesz, dziecko. Nie, no dobra, przecież autograf o matko. Jeden autograf w kiblu, nic takiego przecież. W takim razie pozdrawiamy wasze rodziny, dziewczyny. Żony, dzieci, te z małżeństwa i te poza. Tak a propos. Chciałem się jeszcze zapytać, jeśli już kontynuujemy wątek koncertu, chciałem się jeszcze was zapytać o dziwne miejsce, w którym graliście. Było coś takiego, co się wyróżniało w szczególności? W sumie Limanowa była taka fajna, bo graliśmy na scenie, która miała tam, nie wiem, 3x2 metry może? A nawet może mniejsza? A na podłodze były te wszystkie światła dyskotykowe, kula dyskotykowa zawieszona, jakieś kolorowe motylki latające po ścianach. No było takie w sumie śmieszne, a Melodef leci w tym na żywo w międzyczasie. To było takie w sumie dziwne, takie ale... ciekawe połączenie w sumie dosyć, o, nie? Tak. Ktoś miał niezły plan na to. No ale w sumie oprócz tego, czy ja wiem? Chyba nie. Chyba większość miejsc to było takie normalne. Tak jak jazz rock, martwe płody w ścianach i tak dalej. Takie pasowujące się w miarę w klimat. Podcięłeś mi skrzydła teraz.
Ja jeszcze tak, wracając do tych koncertów, może nie tyle co wpadek, ale czy pamiętacie ten pierwszy moment, kiedy wyszliście na scenę, kiedy zobaczyliście tam grupkę ludzi? Co wtedy myśleliście? Mieliście tremę? Czy do tej pory macie tremę? To też może takie pytanie. O pierwszy koncert? Tak, ogólnie. Jak wspominasz to, że wyszedłeś pierwszy raz na scenę, zagrałeś przed większą... ogólnie na scenę. Tak. Nie wiem, no ja chyba miałem gorączkę wtedy 40 stopni po prostu, chyba ze stresu, jak mieliśmy grać chyba w Bakałażu, to było jakieś, nie, 2006. To chyba to było takie właśnie jakieś takie traumatyczne przeżycie. Nie wiem, gorączka to dzień wcześniej, ale w dniu koncertu to jakoś specjalnie się nie stresowałem. A to chyba zawsze jest, przed każdym koncertem chyba jakiś stres jest, no mniejszy lub większy, no w zależności też może od warunków koncertu, no bo jak to zależy co mamy, nie wiem, przywozić, wiadomo, to zawsze trzeba coś przywieźć, później, nie wiem, załatwiać, albo ewentualnie prosić inny zespół, czy nam coś udostępni do zagrania, bo akurat tego nie mamy, albo się koledzy spali wzmacniać, to wiadomo, może tak być, że nie zagramy, bo na przykład ktoś się wypnie i nie pożyczy nam na przykład perkusji. No to wtedy nie będziemy swoi przywozić. No tak, ale ty masz rzeczy na tyle łatwiej, że grasz na gitarze, no nie? Nie musisz jakoś tak, nie masz takiej czystej relacji z widownią, no ale wokalista... No nie miałeś tremy przed tym, jak pierwszy raz wydałeś z siebie dźwięki? Przed pierwszym... W sumie miałem. Miałem, ale to było chwilę. W momencie, jak pierwszy raz, jak pierwszy kawałek zaczął się, zeszło mi wszystko i patrzyłem na tych ludzi, że strasznie ciepło nas przyjmują, mimo tego, że dopiero zaczynamy grać i stwierdziłem, że stres mi nic nie da, że lepiej się wyluzować, dokończyć to piwko i zagrać koncert spokojnie. Czyli nie mieliście żadnych takich sytuacji głupawych na scenie, jak to mówią? Nie, raczej nie. Chyba. No tak, że ktoś tam na przykład zrobił krok i nagle zniknął ze sceny, gdyż była za krótka, prawda? To jeszcze nie. Jeszcze nie. Wszystko przed wami. Zawsze docieracie na koncerty, jesteście na czas, nie tak. Ma obsługi. Zwykle tak. Zwykle tak. No zawsze, no obsługa zawsze jakaś jest, ale to raczej nie jest naszej winy. Słuchajcie, właśnie, jak myślicie, dlaczego na koncertach zawsze jest obsługa? Zawsze. Żeby poczekać, żeby więcej ludzi się zeszło. To jest tak samo jak z jedzeniem. Im bardziej jest się człowiek głodny, tym bardziej smakuje jedzenie. Im dłużej człowiek czeka na koncert, tym bardziej mu się będzie podobał. Mi się wydaje, że to w ten sposób działa. Że bardziej wyczekuje i już bardziej zniecierpliwiony na to, żeby ta kapela wyszła. Więc w tym momencie jak ona wychodzi, jest już takie wow, w końcu, świetnie grają, okej, jedziemy. Nie, bo ostatnio mój znajomy mnie pytał, który grał w zespole, zresztą nasz kolega radiowy, że postanowili przetrzymać ludzi 2 godziny i niektórzy nie wytrzymali. A nie, no tak to... zgłodnieli, że poszli gdzie indziej. No tak, to też głodu może też umrzeć, nie? Więc wiadomo, w skrajności nie można popadać. Więc 2 godziny, nie, chyba ostatnio mieliśmy największą, chyba to była godzina obsuwa. W Limanowej chyba też była dość duża, ale nie, zwykle to jest do godziny czasu, max. Oczywiście nie z naszej winy, no bo to jest, wychodzi wszystko przez organizację tego koncertu, ale tak, godzina to jest chyba taki max, jaki mieliśmy do tej pory. Dobra, chłopaki, a powiedzcie, co robicie prywatnie na co dzień? No tak, ciebie pytam, tak spojrzałeś tam nie wiem gdzie. Znaczy, no ja no, na co dzień, no właśnie, no siedzę z tą gitarą cały czas z instrumentem w ręku, więc właściwie z racji tego, że uczę grać, no to po prostu całymi dniami właściwie mam tu gitarę na kolanach i cały czas ją mam, tą muzykę można powiedzieć, no jestem przy tym, więc... No. A często ci się zdarza, że na przykład uczysz kogoś grać i nagle, o, fajny wajek, o, to można tam zagrać. Dokładnie, czekaj chwilę, ja to pójdę zapiszę sobie. No często tak jest, nawet jak jakiś uczeń coś wymyśli, to później się to podchwytuje, później się pytam, czy mogę to zerżnąć, ale zwykle to jest, wymyśla się na bieżąco. Ja się poddaję. Tak, wymyśla się na bieżąco. A w jakim wieku są uczniowie? Znaczy to różnie. No, nawiązywałem do twojego słowa wcześniejszego. Między tak, nie wiem, no najstarsi to mieli tam chyba po 50, coś w tym stylu, ale najmłodsi to nie wiem, no córkę najmłodszą to mam swoją własną, więc 6-letnią, więc to chyba to jest taki rozgranicznik, między 6 a 50. I uczysz córkę grać na gitarze elektrycznej czy zwykłej? Na jednej, na drugiej, na jakiej się przywidzi, no gra na skrzypcach, więc bardziej kręcą skrzypce, ale na elektrycznej też coś tam stuka, na naszych koncertach też była chyba. Ale to myślę, że pewnego dnia będzie grała w kapeli, chciałbyś? Chciałbyś kiedyś przyjść na koncert takiego dużego zespołu, którym się okaże, że a moja córka tam, prawda, riffy jedzie jeden za drugim. Znaczy fajnie byłoby, no. Myślę, że jeśli hobbystycznie też będzie to robiła, albo tak jak ja, to jak najbardziej myślę, że byłoby fajnie, gdyby to zobaczyć. Wiesz, że ona też będzie miała fanów i tak dalej. Tak, no dlatego kupuję dubeltówkę. Przygotowany ojciec, to jest dopiero naród. No a ty, Maćku? Ja jestem jedyną osobą w zespole, która jest niepracująca i jedyny studiuje jeszcze dalej. O, a cóż studiujesz? Studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym, Turystykę i Rekreację.
Także, także to robię na co dzień. A czy studiuję? No, od czasu do czasu mi się uda. A czy rekreacja ogólnie? Tak, no, także kierunek bardzo, bardzo dobrze nazwany, uważam, to tak. Znaczy, no, to też jest taki zwichrowany. Wszystkim się wydaje, że jeździmy cały rok tylko na wycieczki, nic się nie dzieje i sesja się sama zalicza, ale no, niestety tak nie jest. I dużo osób się na tym przejechało. No, ale tak, no, no studiuję na co dzień, także praca jeszcze mnie nie kręci zbytnio i trzymam się na razie studiów. A nie przeszkadza ci czasem? Jedno i drugie? Muzyka i no i to, że no czasami trzeba się pouczyć. Ja wiem jak to brzmi, ale czasami trzeba, no. Znaczy, wyrwanie paru godzin tam w sesji nigdy nie jest jakimś większym problemem. Zawsze można wstać wcześniej, przycisnąć troszkę więcej i na próbie zawsze staram się być, więc staram się godzić te dwie rzeczy między sobą. Nie ma zwykle jakichś między tymi zbędnych rzeczy. Dobra, w takim razie zobaczmy, cóż jeszcze wyszło z waszych doskonale przygotowanych do muzyki uszu, palców. Instrumentów. Dobrze, w takim razie niech będzie instrument. Koszmary lubią się przemieniać w bezsny, kiedy tylko odwrócisz wzrok. Zaraz, moment. Bo koszmary lubią się przemieniać we wzrok, gdy tylko odwrócisz sny. Chwila. Bo jak jest dobrze, to się zaraz wszystko zbije. We'll be right back.
sprawdźcie na Facebooku. I już wracamy po przesłuchaniu kolejnego kawałka Serpent Wings, jakże pięknego i fantastycznego. Przypomnijmy, że jest to epka, która wyjdzie dopiero za niedługo, a czy 10 maja na tym koncercie, 11 maja na tym koncercie będzie można już otrzymać taki krążek, czy jeszcze nie? Oj nie, jeszcze to zajmie przynajmniej troszkę ponad miesiąc, bo obecnie pracujemy nad dokładką, trzeba ją jeszcze lekko dopracować, parę zmian wprowadzić w nią, wrócić na to wszystko logo, nazwę, wytłoczyć, więc no troszkę ponad miesiąc się to zajmie. Wypalić. Dobrze, w takim razie zacznijmy od tego, że mamy konkurs. Chłopaki się przyznali, że mają koszulkę do rozdania ze swoim logiem, ze swojego zespołu. Mamy konkurs. Arturze, czy mógłbyś zadać pytanie konkursowe? Nie, ja zrobię to inaczej. Pozwolę zespołowi, żeby zadali to pytanie. Nasi wierni słuchacze, jeżeli nas słyszeliście i słuchaliście nas z wielką uwagą, na pewno ten. Nigdy pytanie, nie mówisz liczbie mnogiej. To pytanie nie sprawi wam żadnego problemu, dlatego zespół, proszę o zadanie pytania. Proszę bardzo. To pytanie konkursowe jest następujące. Głośno, bo wiesz, bo oni wszyscy teraz... Kiedy data oficjalna powstania zespołu była? Tak, ona się pojawiła dzisiaj w audycji. Oczywiście tak, nie chodzi nam o datę dzienną. Dzienną, tak, dzienną. Dokładnie. Nie interesuje nas miesiąc i rok, tylko konkretny dzień, miesiąc i rok. Wtedy, jeżeli napiszecie do nas jak najszybciej, taką koszulkę otrzymacie. Oczywiście odpowiedzi zachęcamy. Wysyłajcie na stronę Illegal Hero, chyba że ktoś zdąży jeszcze teraz w czasie audycji. Na naszej nowej stronce, naszym nowym fanpage'u Illegal Hero, gdzie mam nadzieję, że zaczniecie wchodzić, bo się odzwyczailiście od tego, że mamy takie coś, a jednak to powstało niedawno. Ale my was do tego znowu przyzwyczajmy, jak tak nie jest. Chęcią, to siłą. Tak jest. Powiedzcie, chłopaki, jakie plany na najbliższe koncerty, pomijając tego 11 maja, o którym już wspominaliśmy? No to chyba taki, zbliża się taki fajny festiwal w Limanowej właśnie, to się nazywa Metal Lima. Prawda, daty jeszcze konkretnej w tym momencie nie wiemy. Wiem, że to będzie początkiem lipca. Między 10 a 17 lipca. Tak, tygodniowy festiwal na Stoku, z tego co pamiętamy, gdzie mamy zaszczyt zagrać. Już na poprzedniej edycji byliśmy. Była to dwudniowa, a teraz została przedłużona do 7 aż dni. Więc patrzymy na to na pewno w przyszłość. Plus, no wyczekujemy koncertu, który będzie premierowy właśnie tej najnowszej epki, na którym będzie już można zakupić ją. No i co, jeśli na trasa koncertowa promująca właśnie tą epkę, to jest taki dość duży plan, który mam nadzieję, że uda nam się wypełnić. Na razie jest w głowach, szczegółów jeszcze nie znacie. Jeszcze nie. Chcemy zahaczyć na pewno o Śląsk, chcemy troszkę w górę pojechać, tam gdzie nas jeszcze nie było. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy panowie, na pewno Jaworzno, na pewno Katowice. Tak, to już mówicie, że to już nie ma. Musicie w tych dwóch miastach być, bo inaczej to... No dobrze, w takim razie, zresztą u mnie w mieście co roku jest Metal Fest, taki spory, 3 dni aż trwa. Zgadza się. Zazdroszczę ci tego festiwalu. No widzisz, no, miasto musi mieć więcej niż 5 mieszkańców, to jest dużo. A więc... Udam, że tego nie słyszałem. Ale już nie drwimy z ciebie, po prostu nie, rozmowy. Ale chłopaki, jak najbardziej powodzenia, widzimy się prawdopodobnie 11 maja, mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze również się tam pojawią. Tak, my oczywiście do tego bardzo zachęcamy. Przypominamy, do wygrania koszulka, dzienna data powstania zespołu Serpent Wings. Tak, piszcie już teraz. A my dziękujemy części zespołu, że zaszczyciła nas swoją obecnością. Bardzo dziękujemy, chłopaki, że przyszliście do nas. A my się już żegnamy i widzimy, słyszymy się już za... Nie, za tydzień się nie słyszymy. Nie, za dwa... Za dwa tygodnie się słyszymy. W maju się usłyszymy, na pewno. Słuchajcie, co tam będziemy się, ten będziemy w maju. Może wam puścimy jakiegoś starocia w przyszłym tygodniu, a może nie, zobaczymy jak to tam wyjdzie. W każdym razie wtedy będzie zespół, który się nazywa, a ty nie wiesz jeszcze, Arturze. Nie wiem, zostanę teraz zaskoczony. Trudno. 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 Okej, okay, dobrze. Więc zapraszamy, oczywiście słuchajcie nas w każdy wtorek o godzinie 19. Pomijając ten najbliższy, który nas nie będzie, ale słuchajcie nas. Dziękujemy bardzo za uwagę. Artur Wacowski. I Artur Chapek. Do usłyszenia niebawem. Illegal Hero. Illegal Hero.
Illegal.